Dziś zrobiłam test wyciskarki Cuvings z inną, o wiele tańszą wyciskarką. Najpierw umyjmy sobie owoce. Ja dzisiaj umyłam je witaminką C. W każdej wyciskarce wyciśniemy 5 jabłek i połówkę pomarańczy. Oczywiście nie zdradzę marki tej drugiej wyciskarki. Zaczynamy! Wyciskanie soku zaczęłam od jabłek. Wyciskarka Cuvings świetnie radziła sobie z jabłkami, natomiast ta druga miała bardzo wielki z tym problem. Musiałam je bardzo dociskać, żeby w ogóle się zmieliły, więc pokroiłam je na połówki. Ale kawałki wciąż były za duże, więc musiałam pokroić je na jeszcze mniejsze części. I dopiero wtedy mogłam wyciskać dalej sok. W tańszej wyciskarce wyciskanie soku trwało o wiele dłużej. I proszę bardzo, oto efekty. Tutaj mamy sok z wyciskarki Cuvings, a tutaj z tej drugiej. Zobaczcie, ile powstało miąższu. I sok niestety nie jest klarowny. A ja uwielbiam takie czyściutkie i klarowne soki. Ja kilka lat temu kupiłam znacznie tańszy zamiennik wyciskarki Cuvings. Jednak soki w takiej wyciskarce wychodzą bardzo gęste, owoce trzeba kroić na małe kawałki i znacznie dłużej trwa wyciskanie takiego soku. Żałuję, że wtedy nie zainwestowałam w naprawdę dobrą wyciskarkę. Tutaj mamy resztki z tańszej wyciskarki i bardzo mały otworek, który strasznie się zatyka, a tutaj wyciskarka Cuvings i duży otwór, który nigdy się jeszcze mi nie zatkał. Sok z Cuvingsa jest klarowny, natomiast z tańszej wyciskarki bardzo gęsty.